Państwa, przedostatnia piosenka dzisiejszego spotkania o procesie 16. W którym to procesie podsądnym był mój dziadek, wyszedł akurat z tego procesu cało. Proces, jak wiedzą w większości osoby zainteresowane historią, a w mniejszości nie do końca, proces polegał, że wziął się stąd, że szefostwo Armii Krajowej i szefostwo przede wszystkim podziemia polskiego, czyli partie polityczne, których przedstawiciele byli zrzeszeni w Radzie Jedności Narodowej, to znaczy ich przedstawiciele tworzyli podziemną Radę Jedności Narodowej, po zapadnięciu uchwał jałtańskich, które wyszły na jaw bokiem, bo nie były jeszcze od razu ogłoszone, zorientowano się, że rząd oficjalny, prawy rząd, prawowity rząd polski w Londynie nie ma już poparcia aliantów, że będzie tworzony nowy rząd i że trzeba się dogadać z Moskwą, bo Moskwa tak się ułożyła z aliantami, że zabierze nam wschodnią część kraju, da nam tak zwane ziemie odzyskane i utworzy rząd tymczasowy. Oczywiście Moskwa nie zamierzała tworzyć rządu tymczasowego z przedstawicielstwem polskiego podziemia, to też najpierw zaproszono, wywąchawszy tajemnie, gdzie się ich przedstawiciele znajdują, pod Warszawą, to był luty-marzec 1945 roku, zaproszono ich na rozmowy niby w tym celu właśnie, żeby ustalić jak ten rząd tymczasowy ma wyglądać, ten właściwy rząd, który ma się utworzyć wskutek porozumień jałtańskich, czyli rozmiana przez to przedstawicieli Moskwy, a zatem rząd lubelski tak zwany, i przedstawiciele partii politycznych zrzeszonych w RJN. No ale oczywiście podczas tego spotkania tak naprawdę nie doszło do żadnych rozmów, tylko w nadziei spotkań kolejnych zostali oni zawiezieni po stawieniu się w willi w Pruszkowie, gdzie zresztą pierwsza trójka wysłanych wsiąkła nie wiadomo jak i Rosjanie nawet byli zdziwieni, że reszta też przyszła. No, nie mieli trochę wyjścia, chcieli rozmawiać. Zostali wywiezieni do Moskwy, ślad po nich zaginął. Rosjanie mówili, że żadnych rozmów nie było, Sowieci mówili, ale skąd? Nie wiemy nic o losie 16. Po czym pewnego dnia powiedzieli, tak, tak, oczywiście, żeśmy ich aresztowali, są oskarżeni o zbrodnie przeciwko Związkowi Radzieckiemu. I był pokazowy proces, w którym kilku z nich skazano na wysokie kary więzienia, większość na bardzo małe, od kilku miesięcy do roku, dwóch, co wliczono czas odsiadki i większość wróciła do kraju, bądź do Londynu, po czym odsiadywali już w innych procesach w latach 50. w kraju. Inne zupełnie kary więzienia, natomiast kilku z nich, w tym Okulicki, zginęli w więzieniach moskiewskich, ale sami poszli w paszczę lwa. Wśród nich był mój dziadek, jeden z tych tak zwanych uwięzionych, wrócił do kraju, potem też jeszcze siedział. I to jest wspomnienie dziadka, które przekułem na piosenkę. Mówiłem o nim kiedyś we Wrocławiu na takim mini wykładzie, bo spojrzenie dziadka jest trochę z boku. Tak jak zresztą wszystkie składowe, wszystkie wspomnienia, ciekawe bardzo tych, którzy przeżyli, dają taki obraz, takie spektrum bardzo różnych rzeczy. Dziadkowi śniły się białe niedźwiedzie, zanim poszedł na to spotkanie, co nie było niczym dziwnym, bo wszyscy zastanawiali się, jak się to spotkanie może skończyć. Negocjować z Ruskiem trzeba bez rozterki, izolować Ruska mogą tylko pionki. Jutro każdy wypastować ma lakierki i pójdziemy wąchać, ha, ha, ich walonki. Ha, 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 ha. Iść czy nie iść, kwestia rozumnego musu. Nie czas diabelskości ich demonizować. Oni są jak musztardówka spirytusu, którą trzeba wypić, żeby nie zmarnować. Ha, 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 ha. Ale ja niedźwiedzie białe widział we śnie, ale mnie obudził meldunek wywiadu, że nie powrócili, którzy poszli wcześniej. Ha, ha, może mieli, ha, ha, głowę słabą. Ha, 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 ha. No dawaj, waw ta maszynu, przygłaszajem. Ale gdzie są tamci, którzy poszli wcześniej? No dawaj, waw ta maszynu, przygłaszajem. Ale gdzie są tamci, którzy poszli wcześniej? Ha, 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 ha.
Ale dokąd wiozą nas na litość boską? Ustalimy w Moskwie skład rządu polskiego. Ale mgła nad Moskwą, ale mgła nad Moskwą. Może chcą nas tak, ha, ha, jak Sikorskiego. Patrzcie, idzie witać ktoś tu z tych binoklach. Taka ich dyplomatyczna asystancja. Patrzcie, hotel, ha, ha, tłuste kraty w oknach. Taka ich sowiecka, ha, ha, elegancja. Ale gdzie są tamci, którzy poszli wcześniej? Imię na wyryzany wy uwidicie. Ale gdzie są tamci, którzy poszli wcześniej? Imię na wyryzany wy uwidicie. Ha, 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 ha. Potomkowie, zanim śmiechem wybuchniecie nad zdumieniem naszych oszukanych twarzy, zapytajcie siebie, z kogo się śmiejecie. Cytat to z klasyka naszych gospodarzy. Myśmy pewnie przeczuwali wszyscy wszystko. Przeczuwaliśmy, że to wierutna blaga. Lecz Rzeczpospolita to Boże igrzysko, co od komediantów swoich krwi wymaga. Ho, ha, ho, ha, 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 ha. Ha, ha.